Anna Onichimowska, Lot komety Czyta Ilona Hojnowska. Kometa. Kometa przedstawia się teraz inaczej. Ala inaczej wygląda i inaczej się zachowuje. Kometa się zmieniła. To cud, mawia jej matka i biegnie do kościoła, aby za cud podziękować. Ojciec komety nie wierzy w cuda, jest czujny. Dorota dostaje od siostry dziwne maile. Nie wie, co o nich myśleć. Nie widziała Ali zaledwie pół roku, od kiedy zaczęła studiować w Hiszpanii. Najważniejsze, że jest po odwyku, że zmieniła środowisko i że nie ćpa, pisze Dorota do ojca, który próbuje od niej czegoś się dowiedzieć. Choćbym wiedziała, w co wsiąkła kometa, i tak ci nie powiem, myśli. Jeszcze tego brakowało, żebym donosiła na siostrę. Kometa zdaje w tym roku maturę. To cud, powtarza matka. Kometa, podobnie jak jej ojciec, nie wierzy w cuda. Gdyby nie nonarkon, wciąż tkwiłaby w głównie po uszy. Zgarnęli ją z ulicy, całą pokrwawioną. Drapała się i drapała, nie mogła przestać. Musieli ją związać, unieruchomić na dwa dni. Spędziła w zakładzie pół roku. Wie, co zawdzięcza sekcie i zamierza swój dług spłacić. Z nawiązką. Jesteś naszym małym dzielnym żołnierzykiem, mawia Janas, a ona tylko się uśmiecha. Zauważyła, że to na ludzi działa jej uśmiech. Nie trzeba nic mówić, wystarczy żyć z uśmiechem na ustach i myśleć swoje. Kometa miewa wciąż straszne sny, niektóre powtarzają się. Szczególnie często ten, w którym jest Łysa. Siedzi nad rzeką, po której płyną patyki. Jest pusto. Ale w tej pustce nie ma spokoju. W wodzie tworzy się lej. Patyki nikną w głębi, a ona, kometa, wie, że podąży w ich ślady. Aby jej wir nie wchłonął, musi wypowiedzieć zaklęcie, ale nie może go sobie przypomnieć. Jej stopy, kolana, brzuch i ramiona należą już do rzeki. Jest strasznie zimno. Budzi ją własny krzyk. Jest zlana potem. Czasem. Półprzytomna, wciąż stara się przywołać zaklęcie, jakby tylko ono było w stanie odpędzić koszmary na zawsze. Kiedyś, gdy otworzyła oczy, zobaczyła siedzącego na brzegu łóżka ojca. Przestraszyła się jeszcze bardziej, przypomniały jej się fantazje doroty. Co tu robisz? spytała. Słyszałem, jak krzyczałaś kilkakrotnie. Wydawało mi się, że tylko raz. Tylko raz krzyczałaś wczoraj w nocy. Budzę was tak? Tylko mnie. Mamy nie jest w stanie nic obudzić, przecież wiesz. Nic się nie stało, zostaw mnie. Mruczy Kometa. Czuję, że zaklęcie było blisko, ale wtargnięcie ojca przepłoszyło je na dobre. Czuję również, że niegdyś wypowiedziane słowa Doroty stają się ciałem i że bliskość ojca ją niepokoi. Nieważne, że Dorota kłamała. Ważne jest, dlaczego, a tego kometa nie wie. Domyśla się, ale nie wie na pewno. Nie jest łatwo spytać o to wprost. Przymyka oczy, próbując sformułować w myślach pytanie do siostry: Dlaczego mówiłaś Jackowi, że ojciec mnie molestuje? Wyobraża sobie twarz Doroty, wzorowej siostry bliźniaczki. No właśnie. Nie może jej zadać takiego pytania w mailu, trzeba widzieć jej twarz i oczy. Kiedyś ci je zadam, bądź pewna, myśli, odsuwając się jednak od ojca jak najdalej. Nigdy nie wykonał wobec niej gestu, którego mógłby się wstydzić, ale kometa ma wrażenie, że ciągle ją śledzi. Pamiętasz ten sen? pyta ojciec. Nie, idź już, mówi. A kiedy on wychodzi, wstaje wolno z łóżka i sunie do Łazienki. Chcę trochę się odświeżyć i zmienić przepoconą koszulę. Lustro obejmuje ją w swoich ramach. Nad lewą piersią litera H w sercu z liści. Ciekawe, czy kiedy stuknie mi siedemdziesiątka, liście na tatuażu zwiędną razem z moją skórą. Znów myśli o Jacku. Wspomina inną noc, lata świetlne temu. Noc tatuażu i krzyku. Mijają się teraz czasami z matką Jacka na korytarzach szkoły. Ale Grażyna zawsze przechodzi obok niej obojętnie? Mam przecież te same usta, oczy i nos, a mnie nie rozpoznajesz, szepcze do lustra. Wystarczyła zmiana fryzury i ciuchów? Jeszcze raz zerka do lustra. Czysta koszula zakrywa jej ciało. Na infantylnym kołnierzyku opierają się dobrze ostrzyżone włosy, grzeczna dziewczynka. Co ty tam robisz? Spod drzwi łazienki dobiega głos ojca. Na usta ciśnie jej się grubiańska odpowiedź, ale odpowiada słodkim głosem: Siusiu. Siu". I zaraz wychodzi. Wie, że jeśli tego nie zrobi, będzie tak sterczał. Pewnie podejrzewa, że znów się szprycuje, albo coś w tym guście myśli ze złością. Ta Dorota to ma dobrze. Dała stąd nogę, zaraz po szkole. Rozbudziła się na dobre. Najgorsze to zacząć myśleć. Wtedy można się wiercić bezsennie aż do świtu. Mogłaby poserfować teraz po internecie, albo poczytać, ale obawa przed ponowną wizytą ojca powstrzymuje ją przed tym. Miała dzisiaj ciężki dzień. Mimo, że obleciała pół dzielnicy, sprzedała zaledwie dwie książki i zarobiła pięć złotych przez cztery godziny. Rewelacja. Muszę powiedzieć Anasowi, że są za drogie, kołacze jej się po głowie. Jesteś naszym małym, dzielnym żołnierzykiem. Może i dzielnym, ale mało skutecznym. Jak na razie więcej dochodów ma z ankiet. Udało jej się już zachęcić do udziału w kursach 10 osób. To dużo. Od wpłat każdej z nich ma procent. Może mieć tylko nadzieję, że nie wycofają się zbyt szybko. Im dłużej będą się doskonalić, tym większe będą profity komety. Nagrażenie powinna zarobić dużo. Wszystko na to wskazuje. Dzięki zarobionym już pieniądzom została studentką. Tak instruktorzy nazywają wszystkich uczestników kursów. Ciekawe, co się dzieje z Jackiem. Już po raz trzeci tej nocy o nim myśli. Nie wie nawet, czy żyje. Może się zaćpał na śmierć. To się zdarza. Nigdy nie próbowała go odszukać, bo nawet jeśli z tego wyszedł, cóż mają teraz ze sobą wspólnego? W pudle kluczy, które przechowuje w pojemniku na pościel, jest pewien klucz, którego wygląd pamięta wyjątkowo dokładnie. Nie tylko wygląd, nawet ciężar i dźwięk, jaki wydaje, gdy sezam się otwiera: sezam ogrodu, królestwo kretów. Dawno nikt tu nie pielęgnował trawy. Inne zamki domu niwickich zostały zmienione, ale nie ten. Sprawdziła to. Z czystej ciekawości, wrzucając do skrzynki grażyny ankietę, a raczej kolejne jej kopie, ponieważ matka Jacka wypełniła ją i odesłała dopiero za piątym razem. Do pięciu razy sztuka. Czasem nawet do dziesięciu. Nie należy rezygnować, jeśli człowiek dokładnie wie, o co mu chodzi. A kometa wie. Ma jasno wyznaczony cel, do którego dąży. Nikt mi w nim nie przeszkodzi. Mruczy trochę w poduszkę. A trochę w stronę pokoju rodziców. Jacek Jacek siedział zasłuchany w wykład. Czasem notował, jeśli do jakiejś myśli chciał wrócić, wpływ nastawienia psychicznego na nasze życie, przesądy, lęk przed czarnym kotem, przejściem pod drabiną, odwróconym do góry brzuchem chlebem, przed trzynastką. Zdumiewające, jak często ulegamy zabobonom i manipulacjom, jak pełni jesteśmy niewiary i nieufności we własny rozum. Wiedział, że to wszystko prawda, a jednak na przekór temu, co przed chwilą usłyszał, poczuł cień lęku. Dziś jest trzynasty przemknęło mu przez głowę. Ale świat za oknem uśmiechał się do niego, z nabrzmiałych pąków wyłaniały się pierwsze listki, oby wszystkie dni były takie jak ten. Wykład właśnie się skończył. Jacek wrzuca notatnik do plecaka i patrzy na zegarek. Śpieszysz się? Słyszy. Justyna jest jego najlepszym kumplem. Usiedli obok siebie na pierwszych zajęciach w październiku i tak już zostało. Nie opowiadał jej o sobie, nie dojrzał jeszcze do tego, aby otwierać się przed kimkolwiek, ale ona szanuje jego prywatność i nie jest wścibska. Muszę iść do biblioteki, wybieram się już od tygodnia, mówi Jacek. I tak nie ma dziś na naukę zbyt wiele czasu, są umówieni z matką. Zadzwoniła kilka dni temu, nalegając na pilne spotkanie, nie widział jej ponad miesiąc. Justyna włącza komórkę i natychmiast odbiera wiadomość. Czytając ją, rozjaśnia się jak słoneczko. Romek przyjechał. Jeszcze rano wątpił, czy mu się uda. Chłopak Justyny studiuje w łodzi. W filmówce. Jacek zna go jedynie z opowieści oraz ze zdjęcia, które dziewczyna nosi w portfelu. Trochę jej zazdrości, że ma się do kogo przytulić, chociaż od czasu do czasu. Od kiedy wyszedł ze szpitala, a minął już ponad rok, nie próbował zbliżyć się do nikogo. Czuł się wciąż outsiderem, chociaż zwolna zaczęło mu to uwierać. Najmocniej kochał Ralfa. Ojca też, ale nie tak bezwarunkowo jak psa. Matka pozostawała wciąż daleka. Już stracił nadzieję, że może być inaczej. Ciekawe po co chce się z nim widzieć. Justyna cała tańczy, wystukując wiadomość. Dlaczego te dziewczyny uparcie noszą męskie buty, przemyka mu przez głowę. Przypomina sobie stopy swojej matki. Ona nigdy nie założyłaby czegoś takiego. Są przed budynkiem. Słońce świeci. Pójście do biblioteki wydaje się teraz Jackowi pomysłem najgorszym z możliwych. To ja lecę mówi Justyna Romek już na mnie czeka cześć. Jacek śledzi ją wzrokiem, jak biegnie, żal jej stracić choćby minuty, którą mogłaby spędzić ze swoim chłopakiem. W bibliotece wypełnia rewers na książki, które zamierza przerzucić. Czas ci się zatrzymał komentuje piegowaty chłopak przyjmujący zamówienia Popraw to Stuka w datę Dziś jest 14 kwietnia dodaje po chwili To super Jacek uśmiecha się do niego i siada przy oknie czekając na książki gapi się na drzewa Listki rozwijają się w oczach niewielki ptaszek niesie w dzióbku patyk Nie czekaj na mnie odsłuchuje wiadomość od ojca po wyjściu z biblioteki Nie zdążę do domu przyjeść sam do Wiktorii Pojadę rowerem, postanawia Jacek. Potrzeba ruchu rozpiera go. Przekręcając klucz, przygotowuje się na wylewne powitania. Pies wykonuje taniec radości. Gdybym potrafił wyrażać uczucia, zrobiłbym to samo, myśli chłopak, sięgając po smycz. Trudno powiedzieć, kto kogo wyprowadza na spacer. Jacek biegnie za Ralfem, który zna drogę na pamięć. Zatrzymują się przy topoli. Pies czeka na chwilę wolności. Zaraz zacznie się tarzać i skakać po trawie. Może spotka któregoś skumpli, a może tę małą, rudą z podwiniętym ogonem, która z niejasnych dla Jacka przyczyn wzburza w nim krew. Dziś jednak jest inaczej niż zwykle. Jacek nie daje mu szans się wybiegać. Oszalałeś, chłopie, czyta w myślach Ralfa, kiedy zapina mu smycz. Wyjdziemy wieczorem. Uspokaja go. Też mi to nowina złości się Ralf. Wiesz dobrze, że ruda wieczorem chadza innymi drogami. Po powrocie do domu Jacek przegląda się w lustrze. Próbuje spojrzeć na siebie oczyma ma matki. Nie jest pewien, jaki imicz odpowiadałby jej najbardziej. Co cię to obchodzi? Próbuje protestować przeciwko własnemu naginaniu się niepewnym gustom, a jednak przewraca pół szafy, zanim wyjmuje prostą lnianą koszulę. Kurtkę ma jedną. Nie ma się nad czym zastanawiać. A potem jest już tylko pęd. Zagłuszający myśli pisk hamulców i śpiew klaksonów. Smród spalin, skoki adrenaliny, gdy czuje przemykające obok pojazdy. Używaj tylko ścieżek rowerowych, brzmi mu w uszach prośba ojca. Widzisz tu jakąś ścieżkę? Prowadzi z nim niemy dialog. Wie, że nie powinien się spóźnić, więc jest przed czasem. Hotel wyraźnie nie przewidział gości na rowerach, więc Jacek szuka miejsca do parkowania w pobliżu. Ledwie zabezpiecza swój pojazd, przesuwa się obok niego srebrzyste Volvo, nie spuszcza z niego wzroku. Jego matka z daleka wygląda na młodą laskę. Śledzi jej ruchy, gdy już włączyła alarm i idzie zdecydowanym krokiem ku wahadłowym drzwiom. Wyobraża sobie scenę pojednania, już na to pora. Przypomina sobie wczorajszą rozmowę z ojcem, mimo że nie powiedział niczego wyraźnie, on też na to liczy. Jacek wyobraża sobie, co dziś zapisze w dzienniku, który prowadzi od ponad pół roku. 14 kwietnia rodzina Niwickich postanowiła znów być razem. Oddaje kurtkę do szatni i rusza wolno, w ślad za nienaganną sylwetką matki, pełen dziecinnej nadziei i wiary, że nigdy na nic nie jest za późno. Ojciec. Kamil założył dziś krawat, który Grażyna kiedyś przywiozła mu z Mediolanu. Nie jest już najmodniejszy, ale chce nim coś udowodnić. Podobnie jak koszulą otrzymaną od niej na gwiazdkę, podczas ostatnich świąt, które spędzili razem, kiedy to było? W kieszeni wyczuwa pudełeczko, zegarek od Guciego, złote cacko, które czeka na swoją chwilę. Odtwarza w pamięci moment zakupu. Duty free, bodajże w Hamburgu. Będziesz miał komitet powitalny jak zwykle? Zagadnął go Piotr, a on rozłożył bezradnie ręce, wzruszając ramionami. Nikomu się nie przyznał, że jego rodzina się rozsypała, że mieszka tylko z synem. Nie kupisz swojej kobiecie jakiegoś prezentu? Drążył jego były zastępca, a obecny szef. Pewnie, że kupię, odpowiedział wtedy, i stąd ten zegarek. Próbuje sobie wyobrazić, jak grażyna obejmuje Jacka, jak mówi im, że jednak razem jest lepiej, jak obiecuje zapomnieć to, co do zapomnienia się nadaje. A on wtedy zapina jej na przegubie prostą bransoletkę. Ten zegarek i tak nie spełnia swoich funkcji, nie ma żadnych cyfr ani nawet kropek, szczęśliwi czasu nie liczą. Mimo że Kamil nie narzeka na brak wyobraźni, sielankowy obrazek wydaje mu się niedorzeczny. Wiesz, że od śmierci Michałka mama ani razu mnie nie pocałowała? spytał go kiedyś Jacek. Próbował jej bronić, tłumaczyć, że Grażyna potrzebuje czasu, że to się zmieni. Ale kiedy ani odstawienie przez Jacka narkotyków, ani dostanie się na studia nie ociepliły jej stosunku do syna, zaczął w to wątpić. To ty mi kiedyś powiedziałeś, że zabiłem Miśka, a jednak mnie nie skreśliłeś brzmiały mu w uszach słowa Jacka. Ty też mnie nie skreśliłeś. Miał wtedy ochotę odpowiedzieć, ale zamiast tego poklepał go po plecach, a potem przytulił. Kiedy Grażyna zadzwoniła z propozycją spotkania, był pewien, że żona zaprosi ich do domu. Wybór miejsca zaskoczył go. Z niczym mu się nie kojarzyło, nigdy tu razem nie byli. Może łatwiej jest skoncentrować się na sobie, gdy otoczenie nie atakuje wspomnieniami. Powinniśmy sprzedać dom, myśli Kamil, kupić coś bardziej kameralnego. Jacek niedługo się usamodzielni, a nam będzie lepiej w nowych ścianach. Jesteśmy teraz jakich nas pragniesz, wystukuje sms, ale go jednak nie wysyła. Mówił jej już wielokrotnie, że przestał pić. Nie tknął alkoholu od pięciu miesięcy i dwunastu dni. Liczy je starannie na marginesach kalendarza. Przez wiele tygodni nosił w teczce piersiówkę koniaku. Przezorny, zawsze ubezpieczony. I codziennie wieczorem mówił, pstrykając pogardliwie w zakrętkę: Nie potrzebujecie nie dzisiaj. Aż kiedyś podarował butelkę w prezencie. Jackowi pomogły grupy terapeutyczne, jemu akupunktura i wiara w odzyskanie grażyny. Kamil nagrywa na sekretarce syna wiadomość. Nie wypadło mu nic ekstra, mógłby zdążyć do domu, ale pragnie być sam, aby zebrać myśli. Biuro już opustoszało. Na stoliku przed nim leży stosik gazet, bertuje strony. Jego uwagę zwracają oferty last minute, na tydzień na pewno udałoby mu się wyrwać. Taki wyjazd we dwoje mógłby wiele zmienić. Myśli znów o żonie. Kiedyś dzięki temu przyszedł na świat Misiek. Przypominają mu się wzburzone fale Adriatyku, biały dom z tarasem, zapach dzikich ziół. Nagły ból na wspomnienie małego jest tak silny, że zamyka oczy, aby powstrzymać łzy. Nic ani nikt nie zastąpi Michałka. Ale przecież zdarza się, że ludzie tracą dzieci i płodzą następne. Dlaczego pomyślał o tym po raz pierwszy? Zna matki dużo starsze od Grażyny. Serce zaczyna mu bić jak szalone. To jest myśl. Mógłby jej zaproponować wyjazd na Sycylię. Mieli to kiedyś w planach, zgromadzili nawet prospekty i mapy. Jego optymizm rośnie. Szkoda, że nie mogę się napić, myśli. To by mi się teraz przydało. Jeden kieliszek, nic więcej. Czuję pragnienie tak silne, jak pięć miesięcy temu, pięć miesięcy i dwanaście dni. W służbowym barku jest to i owo, ale kluczyk trzyma sekretarka, sam ją o to prosił. Wyszła już do domu. Kamil grzebie w szufladzie jej biurka. To ten. Obraca w dłoniach klucz. Tak mało trzeba... Aby piekące pragnienie zaspokoić kropelką brędy, doda mu odwagi i elokwencji, a zapach można zniwelować gumą do rzucia. Sezamie, otwórz się. Gapi się w butelki, niezdolny nagle do podjęcia decyzji. Jesteśmy tacy, jakich nas pragniesz. Przypomina mu się treść niewysłanej wiadomości, Zatrzaskuje z hukiem barek, narzuca tręcz i wybiega z biura. Jego samochód grzęźnie w korku. Tylko tego brakuje, żebym się spóźnił. Przeklina siebie za bezsensowne przesiadywanie za biurkiem. Każda mijająca minuta wydaje się nie mieć końca. Już niedaleko pociesza się, tkwiąc w miejscu. W tym tempie nie ma szans. Patrzy w panice na zegarek. Udaje mu się zjechać na prawy pas. Ktoś akurat próbuje włączyć się do ruchu. Tu zaparkuje, postanawia Kamil. Na piechotę będę szybciej. A potem biegnie, potrącając przechodniów. Ludzka rzeka stawia mu gniewny opór. Jeszcze mam dziesięć minut. Zdążę. Próbuję się uspokoić. Zwalnia. Nie chcę wpaść do kawiarni czerwony i zlany potem. W wystawowym lustrze przygładza włosy i poprawia krawat. Jesteśmy tacy, jakich nas pragniesz. Chciałby być przed nią. Podnieść się z miejsca na widok żony, odczytując z jej twarzy to, co ma im do powiedzenia. Był ciekaw, jak będzie ubrana. Jeżeli w spodnie, myśli, wszystko się ułoży, a jeśli w spódnice. Oddając płaszcz do szatni, wymyśla sobie w duchu od zabobonnych durniów, wsuwa dłoń do kieszeni marynarki, pudełeczko z zegarkiem dodaje mu odwagi, a potem wchodzi do kawiarni pewnym krokiem, jak torrador na arenę. Szukając wzrokiem wolnego stolika, widzi ich dwoje matkę i syna. Dopiero siadają. A więc się nie spóźnił. Ale jego plan bierze w łeb. Nie udaje mu się dostrzec, czy Grażyna ubrała się w spodnie. Ma luźny golf, resztę zasłania serweta. Matka. Grażyna nie ma nawet sekundy, aby zebrać myśli. Od kiedy zaczęła chodzić na treningi komunikatywności i sesje poświęcone autoanalizie. Zajmują jej one cały wolny od pracy zawodowej czas. Nie tylko same zajęcia, również lektury, dzięki którym może pogłębić wiedzę o sobie samej, znaleźć się na nowo w świecie, który usunął jej się spod stóp. Nie pamięta, kiedy ostatnio widziała się z siostrą albo z jakąś koleżanką. Co gorsza, zaledwie raz w tygodniu udaje jej się zadbać o ciało na sali. Kiedyś bywała tu co drugi dzień. Przegląda się w lustrze. Ma wciąż dobrą figurę. Chociaż po rzuceniu palenia przybyło jej 4 kilo. Założę coś luźnego, postanawia. Kilka razy zmienia kolczyki, zanim nie przypomina jej się spotkanie, w którym ostatnio uczestniczyła. Zawsze wiedziała, jak się ubrać, aby wysyłać właściwe sygnały. Teraz jednak jej intuicja została podbudowana wiedzą. Jestem kobietą interesu, mówi do siebie. Ważne jest, aby panować nie tylko nad własnym wyglądem ale również emocjami, głosem, mimiką, gestykulacją. Wszystko to przekazuje sygnały. Spotykam się z moim mężem i synem. Lustro odbija grymas, który przecina jej twarz. Grażyna nie ma czasu, aby zanalizować, co ów grymas mógł oznaczać. Na tę chwilę ważne jest, aby nad nim zapanować. Uśmiecha się do siebie, a raczej rozciąga wargi w czymś na kształt uśmiechu. Ma być uprzejma i miła Rozmowa może być trudna, chociaż wcale nie musi Wiele zależy od niej, jak ją przeprowadzi I jakie jej słowa będą się miały do oczu, ust, dłoni Z tymi dłońmi, od kiedy rzuciła palenie To prawdziwy dramat Nie wie, co ma z nimi zrobić Skubie niewidzialne pyłki ze swetra Poprawia fryzurę Przecież coś zamówię, myśli Mogę trzymać filiżankę kawy albo szklankę soku Sok lepszy, postanawia. Dłużej się go pije. Wysoka szklanka daje oparcie dla palców. Zmienia kolczyki po raz szósty. Poprzednie były właściwe tylko na pierwszy rzut oka. Przypomniała sobie w porę, że był to prezent od Kamila. Nie wolno mi grać na sentymentach, mówi głośno. Mam być rzeczowa. Spokojna i zrównoważona. Wszystko się ułoży, to tylko kwestia czasu. Jej wzrok wędruje w stronę miejsca na ścianie Gdzie wisiał obraz jeszcze miesiąc temu Jaśniejsza farba jest dowodem winy Dostali go w prezencie ślubnym, należał do obydwojga Miał sporą wartość Dała go nam moja matka, uspokaja sumienie A więc był bardziej mój Jednak sprzedaż obrazu jest świadectwem tego, że czas goni A jeśli Kamil będzie się sprzeciwiał Myśli Grażyna ale zaraz odpędza obawy, jak stado os. Tak ją uczono na kursie. Musisz wierzyć, że wszystko, co zamierzasz, jest słuszne. Musisz wierzyć w sukces i nie dopuszczać zwątpienia. Zamierza powtórzyć to głośno przed lustrem, ale dzwoni telefon. Jak twój nastrój? Słyszy. Wszystko w porządku? Na razie tak. Nie może się powstrzymać przed westchnieniem. Na razie? Widzę, że jeszcze musisz nad sobą popracować. Wiesz, że się staram, śmieje się Grażyna, nerwowo bawiąc się kolczykiem. Czy do tej pory zawiodłaś się na nas choć raz? Nie, odpowiada z najgłębszym przekonaniem. Nie, nigdy. Powodzenia. Zadzwoń, jak wrócisz. Jesteśmy z tobą, jak zawsze. Pamiętaj o tym. Grażyna chowa telefon do torebki. Jeszcze raz lustruje swój wygląd. Wsuwa stopy w mokasyny. Są idealnie dobrane kolorem do spodni. Próbuje spojrzeć na siebie z boku, jak jej radzono. Jest dobrze. Na trawniku przed domem rośnie żółty kwiatek, pierwszy tej wiosny, ale Grażyna go nie dostrzega. Otwiera garaż i bramę. Siada za kierownicą. Jesteśmy z tobą. Dźwięczy jej w uszach. Od kiedy należy do rodziny, nie czuje się samotnie. W dzieciństwie nie była nigdzie zrzeszona, nie jeździła na kolonie ani na obozy. Na studiach starała się być najlepsza pod każdym względem, a potem poznała Kamila. Szybko przyszedł na świat Jacek, trochę później Michałek. Nie, tylko nie to, nie myśleć nie teraz. Stoję akurat w korku, bierze głęboki oddech. Jesteśmy z tobą. Gdybym nie wypełniła tej ankiety. Ciekawe, czy wkładają je do wszystkich skrzynek pocztowych, czy był to przypadek? Szczęśliwy traf. O mały włos by go nie przegapiła. Kilka razy wcześniej znajdywała zadrukowane licznymi pytaniami kartki papieru, które wraz z reklamami marketów i pobliskich barów wędrowały do kosza. Aż kiedyś przeczytała pierwsze pytanie, a potem drugie i trzecie. Miała przed sobą wtedy długi wieczór. Odpowiedzi, których udzielała, stawiając krzyżyki w oznaczonych polach, były rodzajem rozmowy ze sobą, dotykały tego, co ważne. Wysyłając ankietę, nie przypuszczała, jakie to będzie miało znaczenie. Jesteśmy z tobą. Patrzy na zegarek. Nie chciałaby się spóźnić. Kątem oka dostrzega rowerzystę. Cóż za pomysł, żeby tak kluczyć między samochodami. Głupi szczeniak. Prowokuje los. Gdybym była jego matką pomyślało jej się, wjeżdżając na parking przy hotelu. W bocznym lusterku widzi, jak chłopak zeskakuje z roweru. Jesteś jego matką szepcze jeśli to rzeczywiście on śledzi wciąż jeszcze odległą sylwetkę jeśli to Jacek rozmowa przebiegnie tak, jak zaplanowałam wróży sobie wysiadając z samochodu znów dzwoni jej komórka. Czyżby przypominali mi ponownie, że są ze mną? Uśmiecha się sprawdzając numer. Ale nie. To jej siostra. Nie mam w tej chwili czasu ani ochoty na rozmowę z nią. Myśli i wyłącza telefon. Idąc do szatni, czuje na plecach czyjś wzrok. Zwalnia kroku. Cześć, mamo. Słyszy obok. Całuje Jacka w policzek. Lekko, żeby nie pozostawić śladów szminki, i uśmiecha się do niego życzliwie. Haiku pierwsze. Muśnięcie ust gdzieś blisko ucha. Grażyna zamówiła sok z czarnej porzeczki. Kamil małą czarną, a Jacek zieloną herbatę. Dobre jest takie zamieszanie na wstępie, kiedy nie wiadomo dokładnie co i jak, myśli Kamil. Jest czas, żeby się pozbierać, żeby się do siebie przyzwyczaić. Świetnie wyglądasz, mówi do żony. I rzeczywiście tak uważa. Coś mu nie pasuje w jej zachowaniu, ale jeszcze nie wie co. Dopiero po dłuższej chwili patrzy na jej palce, ściskające szklankę, palce bez papierosa. Nie palisz? Pyta. Nie, odpowiada z uśmiechem. To świetnie, cieszy się Kamil. Rodzina bez nałogów. To właśnie my, myśli Jacek. A ojciec ma potrzebę, żeby obwieścić to żonie. My też. Nieźle się sprawujemy, prawda, synku?